Sami swoje i Wielkie Szu, rozmowy kontrolowane. O tych filmach słyszał chyba każdy Polak, a wiele osób zna je na pamięć. W najbliższy czwartek ich twórca, związany z Wrocławiem, reżyser Sylwester Chęciński, kończy 85 lat. Wrocław tę rocznicę będzie świętował hucznie. Na urodziny przyjadą znani aktorzy. Z jubilatem udało się porozmawiać Annie Tus w czasie wernisażu zdjęć z planów filmowych. Jak się okazuje, reżyser jednych z najbardziej rozpoznawalnych polskich filmów jest człowiekiem wyjątkowo skromnym. Ja teraz dopiero wiem, jak trzeba by było robić te filmy. Tymczasem na tych filmach wychowało się kilka pokoleń Polaków. Teksty bohaterów komedii, na przykład samych swoich, w potocznych rozmowach cytuje się do dziś. Pawlak, podejdź no do plota. Czy pan się spodziewał, że ten film odniesie aż tak olbrzymi sukces? Czy ktoś się spodziewał? Proszę pani, wszyscy, którzy opowiadają, że a wiem od początku, nic nie wiedziałem. To było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Ja byłem przerażony, że to nie będzie śmieszne. To jest kadr z przygotowań na planie filmu Agnieszka 46. Świat toczy się swoim własnym szalonym pędem, natomiast reżyser i aktor to jak gdyby wycięci w takiej bańce ciszy omawiają rolę. I to jest właśnie to, co jest charakterystyczne dla Sylwestra. To jedno ze zdjęć, które można oglądać w Dolnośląskim Centrum Filmowym. Autorka wystawy z Sylwestrem Chęcińskim współpracowała przy jego ostatnim filmie Przybyli ułani. Jak mówi, na planie jego komedii panuje powaga i skupienie. Przyznam, że nie znam reżysera, który by realizował komedię i był człowiekiem podobnego charakteru, czyli właśnie jakimś zabawowym, komediowym. Chęciński uchodzi za takiego autora komedii, a tymczasem on jest autorem filmów, które jeden po drugim właściwie były wkładaniem kija w mrowisko. Po wernisażu wystawy publiczność obejrzała w kinie jeden z pierwszych filmów reżysera, Agnieszka 46. Dlaczego Agnieszka 46 była włożeniem kija w mrowisko? Ponieważ przedstawiała kombatantów wojennych w zderzeniu z młodymi ludźmi tuż po wojnie w sposób, który środowiska kombatanckie uznały za nie do przyjęcia. Codziennie do końca miesiąca w DCF-ie filmy Chęcińskiego będzie można oglądać za darmo. Tak samo jak wystawę zdjęć. W kinie pojawił się także wnuk reżysera z żoną, rodzice jego pierwszego prawnuka Filipa, który w lipcu przyjdzie na świat. Absolutnie nie zajmuję się filmem, nie mam z nim wspólnego, raczej o tym nie myślałem. A prawnuk? Jeszcze nie wiemy, w jakie ślady pójdzie, ale my raczej chyba oboje w ścisłe kierunki, także są duże. Ale geny ma filmowe. Być może, być może. Wrocław, Anna Tus.